Teraz mnie słychać? Dzień dobry Państwu. Nazywam się Joanna Kondrat. Państwo się zupełnie nie spodziewali mojej obecności na scenie i słusznie. Przyszło nam do głowy, oboje z Kamilem Barańskim siedzącym przy fortepianie. Zdajemy sobie sprawę, że na takich konkursach jak ten najgorzej być pierwszym. Fatalnie. Postanowiliśmy... Nie! Nie na takich, dobra. Ale tak najczęściej bywa, że ciśnienie, które spoczywa na barkach pierwszego wykonawcy, czasami zaczyna dominować nad swobodnym przekazem. Postanowiliśmy ściągnąć to ciśnienie z pierwszego wykonawcy i wykonać utwór, którego tytuł, zanim go zaczniemy grać, chciałbym Państwu odgadnić, co to za piosenka, jaka to melodia, Kamil? To nie jest melodia. Jaka to piosenka? To jeszcze nie jest ten tytuł. Chodzi o konkretne słowo. O ostatni! Właśnie, proszę Państwa. Zaczniemy ten koncert utworem ostatni, a pierwszy wykonawca będzie, uwaga, będzie przedostatni. W ten sposób odwrócimy złą kartę tych prezentacji. Ostatni. Państwo pozwolą, że ja sobie po prostu usiądę. Te spotkania nie bez powodu, że ten festiwal nie bez powodu nazywa się spotkaniami zamkowymi. Więc miło Państwa poznać i spotkać. Usiądę sobie z Państwem, dobra? Kochałam Cię.
siebie nie znajdziesz też. I jeszcze słowo tych wykonawców. Zaśpiewajmy to razem, dobra? Bo słowa są proste. Będzie dobrze, będzie, mówię wam. Zapewnimy ich razem? Będzie dobrze, będzie, mówię wam. I ostatni raz? Będzie dobrze, będzie, mówię wam. Dobra, teraz już naprawdę ostatni. Będzie dobrze, będzie dobrze. Słuchajcie, mamy pierwszego wykonawcę na festiwalu, wykonawcy. Zupełnie niekomfortowo sytuacja przedstawia się w związku z prowadzącymi. Nikt ich nie przedstawia, proszę Państwa. Będę miała ten zaszczyt wywrócić do góry nogami scenariusz tego spotkania. Przed Państwem wybitna dziennikarka muzyczna i filmowa, na co dzień związana z rozgłośnią, którą Państwo bardzo cenią, z pewnością RMF Classic, Magdalena Miśka-Jackowska. Brawo. Joanna Kondrat, Kamil Barański. Proszę Państwa, no taki support od jurorki to tylko chyba na szczęście. Bardzo, bardzo dziękujemy i raz jeszcze duże brawa. Dobry wieczór Państwu. Jest mi ogromnie miło, że mogę dzisiaj powiedzieć do Państwa te pierwsze słowa, no drugie, bo Joanna tutaj sprawdziła przy okazji występując, że Państwo są wspaniałą, życzliwą i uśmiechniętą publicznością. Ale te drugie słowa to już te słowa, że witamy Państwa na 48. ogólnopolskich spotkaniach zamkowych. Śpiewajmy poezję. Dobry wieczór. I mówimy to dobry wieczór dzisiaj zarówno Państwu w amfiteatrze imienia Czesława Niemena, a także słuchaczom Radia Olsztyn, którzy są z nami teraz na żywo. To jeszcze dla nich brawa. Mamy tutaj swoje zwyczaje, mamy swoje ukochane momenty, Państwo również, ale myślę, że to, co mamy wspólnego, ci, którzy będą dzisiaj przed Państwem występować i Państwo, to jest to, że nam piosenka nie jest obojętna. W tych czasach, w których naprawdę o dobrą piosenkę trudno, Państwo i my stoimy na straży, że piosenki należy pisać, a nie produkować, prawda? I takie dzisiaj wyłącznie zabrzmią w amfiteatrze. Witała Państwa zresztą tradycyjnie piosenkę Zawsze można liczyć na wiersz ze słowami Jana Wołka i muzyką Jerzego Satanowskiego. A mnie jest bardzo miło, że mogę powiedzieć, że organizatorem festiwalu jest Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Dyrektor festiwalu Violetta Jaskulska, która jest tutaj z nami. Zapraszamy. Dobry wieczór Pani Dyrektor. Jak się Pani ten widok piękny podoba? Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam na finałowym koncercie 48. ogólnopolskich spotkań zamkowych. Śpiewajmy poezję. Jestem niesamowicie szczęśliwa, widząc wypełniony po brzegi amfiteatr. Nie było to dla nas oczywiste, ponieważ przecież ponad 4 dekady tradycją były spotkania na dziedzińcu olsztyńskiego zamku. Pandemiczne obostrzenia, limity wymusiły na nas w ubiegłym roku przeniesienie wydarzenia właśnie tu, ale ta zmiana, która początkowo była utrudnieniem, stała się okazją do stworzenia prawie 1000 publiczności. Brawa dla Państwa, to Państwo jesteście tą publicznością, Państwo tworzycie format tego wydarzenia. Dziękujemy Państwu bardzo za to. A to w przypadku piosenki poetyckiej, autorskiej, wyjątkowa sytuacja.
bo przecież nie chcemy, by poezja była adresowana jedynie do zawężonego grona odbiorców. Pragniemy, by działała na wyobraźnię i wywoływała emocje w każdym z nas. Chcemy uczyć zachwytu nad poezją, także tych, którzy na co dzień jej nie doświadczają. Bo to my wszyscy, zarówno artyści, jak i ich publiczność, decydujemy, co jest poezją, a co zwykłą prozą. Co nas wzrusza, a co nie jest warte naszej uwagi. Dziś wzruszeń nie zabraknie, bo bez względu na to, gdzie śpiewamy poezję, najważniejsza jest magia, która dzieje się między tymi, co na scenie, a tymi, którzy są na widowni. I obiecuję Państwu, że dołożę wszelkich starań, by spotkania wróciły do formatu zamkowego. A to dlatego, że... A to dlatego, proszę Państwa, że przygotowujemy się do święta 50-lecia ogólnopolskich spotkań zamkowych Śpiewajmy Poezję. I wtedy chcielibyśmy to uczcić wyjątkowo. Tymczasem życzę Państwu pięknego wieczoru i zostawiam Państwa w dobrych rękach naszej cudownej prowadzącej Magdaleny Miśki-Jackowskiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Pani Dyrektor. Ja dodam jeszcze, proszę Państwa, że ogólnopolskie spotkania zamkowe Śpiewajmy Poezję realizowane są przy współudziale finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Raz jeszcze duże brawa. I teraz chciałabym Państwu przedstawić i przywitać nasze tegoroczne jury. Przewodnicząca Basia Raduszkiewicz. Gdzieś tutaj są rozsiani po całym amfiteatrze. Joanna Konrad już Państwo zobaczyli i się z nią przywitali, ale raz jeszcze dobry wieczór. Kamil Barański. Piotr Szałek. Adam Rębisz. No, oni wzięli na siebie bardzo trudne zadanie oceniania tegorocznych uczestników. Patroni medialni tegorocznego wydarzenia to Radio Olsztyn, które transmituje dzisiejsze koncerty właściwie i na falach eteru, i w internecie. Telewizja Polska S.A. oddział w Olsztynie, Telewizja Olsztyn, www.olsztyn24.com. Brawo. Partnerzy wydarzenia, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszenie Autorów ZAIX wraz z Funduszem Popierania Twórczości. Dziękujemy. A będą towarzyszyć uczestnikom wspaniali muzycy. Przywitajmy ich także serdecznie przy fortepianie. Jacek Subociało. Instrumenty perkusyjne Szymon Linet. Gitara basowa, kontrabas Paweł Puszczało. Gitary Łukasz Zidans. Instrumenty różne Wiesław Wysocki. No to co? Chyba jesteśmy gotowi, żeby...